Witajcie na naszym kanale pod tytułem... Ja nic nie gadam, bo to jest filmik Agatki. Pod tytułem Wiejskie Inspiracje. Chcieliście, żeby Agatka filmowała, to teraz być Agatka filmowała. Dzisiaj ciąg dalszy prac takich bardzo drobiazgowych. Kończymy rok. No bo dzisiaj jest Sylwester. Ostatnimi, dzisiaj mamy Sylwester. Jeszcze póki co w mało sylwestrowym stroju. Ale chcemy dokończyć dzisiaj prace murarskie i całkowicie już zamknąć prace murarskie. W sumie też w piwnicy, nie? W piwnicy i na parterze, wobec tego dzisiaj kilka takich drobnych prac będziemy robić. No i co? I szampana nie mamy. Nie mamy szampana, ale mamy swoje wino, więc będziemy pić wino. No i co? A, pokaż, tutaj będziemy robić próbę generalną zdjęcia tego otoż stelaża. Bo w tej chwili to jeszcze podtrzymują to, no takie jakby, nie wiem, wypory. A za chwilę zdejmę to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Idę! Chodzę! Jestem! Od czego zacząć tu zdejmowanie tego? Chyba od tych drewnianych wypór, które właściwie niewiele się trzymają. Jak pierdyknie, to będziecie widzieć. Konstrukcję całą. Dobrze, że jest na śrubach, się trzyma. Tu. Bo inaczej to nie wyjdzie. Bo to na wcisk chodziło. Od góry. A. Więc tu trzeba porozkręcać to chyba. I wyjąć oddzielnie każdą. Dobra, spróbujemy. Ładnie, nie? Ja jeszcze nie widziałam z tamtej strony, muszę iść zobaczyć. Trzyma się, póki co się trzyma. Natomiast wydaje mi się, że popełniłam jeden błąd, dlatego że te cegły powinny być jednak wpuszczone
w mur. Dzięki temu częściowo trzymają się na murze, a nie wiszą w powietrzu tak jak w tej chwili. Przy normalnym oknie lub przy łuku, które będę robić w piecu, tak właśnie było to zaprojektowane, że cegły opierały się częściowo tutaj na murze. Przy dużym oknie trzeba tak zrobić, natomiast przy tym okienku ono jest wiadomo tylko do czysto dekoracyjnych takich zastosowań. To myślę, że możemy to tak zostawić, bo jest to niewielkie okienko, ale przy dużym oknie to lepiej takich błędów nie popełniać i wpuścić cegłę no tutaj w mur, nie? To tak dla osób, które chciałyby się nami inspirować. Dobra, ale póki co się trzyma. Idę zobaczyć z drugiej strony. O, proszę. O kurde. Ale ładnie. Nie, trochę w tamtą. W ogóle krzywo jest ściana, krzywo jest mur, więc on będzie podniesiony z jednej strony. Z prawej strony będzie podniesiona. No ładnie. Odrobinę tutaj, jak widzicie, troszkę jest niesymetrycznie. No ale to jest jeszcze do wyrównania, bo jakby prawa strona się trochę podniesie, więc jakby podnieść trochę prawą stronę. O! Teraz jest perfekt. No i teraz jest cacy. Pięknie! I co? Tutaj cała ściana będzie zatynkowana, a natomiast cegły pozostaną niezatynkowane, zlicowane z tynkiem. Będzie pięknie. Mega. No, okienko się ma taki bajer otwierania. Fajny jest. Jeden punkt odhaczony. To było zamurowanie jednym z tych moich właśnie punktów na liście, które chcę jeszcze zrobić w starym roku. To jest zamurowanie tej dziury, która tutaj była. Kiedyś Wam we wcześniejszych filmikach pokazywałam, jak to wygląda. No teraz to już wygląda lepiej. No, taką technikę przyjęliśmy. Niestety ja nie widziałam tutaj innej jakiejś mądrzejszej wersji, jak załatać tą dziurę, więc tak po prostu cegły na sztorc. Z tyłu jeszcze trzeba narzucić trochę betonu, bo ta dziura była na przelot tam do kuchni letniej, która jest po drugiej stronie, no ale to już później troszkę. Teraz bym chciała zamurować tą kratkę, tą dziurę wentylacyjną starą. Pozostanie mi jeszcze druga taka dziura do zamurowania, no i właściwie tam lekkie jakieś tam jeszcze dziurki gdzieniegdzie po starych puszkach. Teoretycznie nie musiałabym tego robić, ale zobaczymy, no jak mi zaprawie zostanie, to zamuruję, nie? A jak nie, to też tynk przykryje, że tak powiem. Dobra, to bierzemy się teraz za tą dziurę. Tam już wypełniłam dziury od dołu, więc to już jest kolejny punkt odhaczony.
tam już zamurowałam kratkę wentylacyjną. Zamurowałam otwór, jak widzieliście. Jeszcze mi pozostało tutaj ta kratka wentylacyjna. Tutaj będzie zrobiona nowa kratka na tym kominie, więc ta jest do zamurowania. Sprawdźmy, co robi Adam, bo na dole słychać jakieś wierdzenia. Adam jest w piwnicy. Siemanku. Hej. Co jest? Dobry. Ojej, aż ci okulary spadły z tego wrażenia. I co, mocno się trzyma? No mocno. To zostaw to już, ten fragment. Zostaw go już. Tam jeszcze tylko ten narożnik widzę. Czy tam już skuwałeś? Co? Skuwałem, bo to trzeba wywieźć. Aha. No to trzeba. No to zostaw już to, jak to się trzyma. Także teraz, no, ostatnie pomieszczenie nam zostało. Nie skuwamy tutaj wszystkich tynków, tylko gdzie niegdzie była ta ściana skuta, bo się średnio trzymała. Tutaj przy starym przyłączu kanalizacyjnym też w ogóle, no, prawdopodobnie woda przeciekała, było nieszczelne, wobec też, no, tutaj też tynk cały był do skucia. I tylko takimi miejscami jest gdzie niegdzie do skucia, nie? Na przykład ta ściana cała zostaje, bo ona się dobrze trzyma, więc na to tylko pójdzie wyrównanie jakieś. No i ta ściana, ona jest generalnie w kiepskim stanie pod tym względem, że tynk jest bardzo kruchy, ale no dobrze się trzyma, nie? Więc już niech to już zostawmy. Ile się dało, to się dało. No i tutaj była taka ta dziwna deska walona. Nie wiem z jakiego powodu. Ale widzę, że fundament tak jest rozjechany. Zobaczcie, jaki jest prosty. Nie wiem, czy to widać. Taki łuk tutaj ma. No, ale będzie łatwiej to wyrównać w każdym razie. No dobra, to do wywiezienia i piwnica będzie ogarnięta, tak? Dobra, mi została jeszcze jedna kratka wentylacyjna do zamurowania właściwie. I tutaj możemy zamurować jeszcze ten fragment, co brakuje. No i git. I będzie zrobione. Co, skuwasz? Zobaczymy. Dobra, to idę, wracam do swojej roboty. Dobry wieczór, witamy Was serdecznie. U Was nowy rok, u nas w tej chwili Sylwester się zaczyna. Jest godzina 18, więc już widzicie, że jesteśmy w strojach wyjściowych, także balanga pierwsza klasa, ja i Agata. Agatka już zaczyna tańczyć, także jest dobrze. Nie mamy szampana, więc nie będzie dzisiaj bardziej szaleć, ale co do długości filmu, moi drodzy, to tak szybciutko, żeby się nie obrażali ci, co będą chcieli długi film, to nie wiem, chyba ten nie będzie tak strasznie długi. I ci, co chcą krótkie, też się nie obrażają, bo też taki krótki może nie będzie. Natomiast macie go już w niedzielę, bo ten weekendowy film wyszło, że po waszym głosowaniu, że 50 na 50 dokładnie było. Zresztą tak jak widzicie. W momencie, kiedy przed czwartkowym filmem mieliśmy zamknąć ankietę, to było 50 na 50. Sobota, niedziela, więc zgodnie z tym, co tam niektórzy z was podpowiadali nam, to postanowiliśmy sami wybrać, który dzień. No i stwierdziliśmy, że te filmy weekendowe będą się pojawiać w niedzielę. No jakoś tak dzięki temu będziemy mogli jeszcze w sobotę pracować do upadłego, więc... No, ale ponieważ dzisiaj jest Sylwester, czyli kończy się 2022 rok,
a jednocześnie wspominałaś przed chwilą. Zamyśliłaś, że chyba wspominałaś. A ponieważ już oglądacie to pierwszego, więc już jakby w przeniesieniu czasu zaliczamy i stary rok i nowy rok w tym jednym filmie, więc stwierdziliśmy, że sobie tak podsumujemy trochę ten 2022, poplanujemy sobie na 2023, zrobimy podsumowania, te, które wszystkie miały być, między innymi miało być podsumowanie finansowe, więc będzie w tym filmie, będą właśnie też podsumowania właśnie tego roku i plany. I tyle, no. No i moi drodzy, no jak rok temu, akurat nie było takiego filmu, żeśmy tam podsumowywali coś, nie? Nie, coś takiego nie było, natomiast były jakieś tam plany na 2022 i rzeczywiście te plany też gdzieś tam powstały w okresie między świętami a nowym rokiem, więc to były takie plany właśnie na 2022 i wtedy my już szybko was poinformowaliśmy o tych planach, bo z tego co ja patrzyłem, to chyba w okolicach 13 albo 14 stycznia już pojawił się film, w którym wam zdradziliśmy te nasze plany i to wtedy był główny plan, że sprzedajemy stare siedlisko. No a z tym się wiąże oczywiście plan, że kupujemy drugie. No i tak właśnie zaraz takich, będziecie mieli takie kilka ujęć takich wspominkowych, ale generalnie tak, to podstawa tego, co w 2022 roku się wydarzyło, to właśnie to, że sprzedaliśmy stare siedlisko i tu Agatka rzewnym głosem wspomni, jak to było, nie? Nie wspomnę. Nie. Podsumuj. Nie ma co tutaj wspominać. Generalnie wspominamy to bardzo dobrze. Znaczy sam tamto siedlisko, tamto miejsce, tak, wspominamy bardzo dobrze. Myślę, że będziemy wspominać cały czas je. W końcu nasze pierwsze, nie? Tak. Wiele, wiele się nauczyliśmy. Dużo wiedzy pozyskaliśmy w trakcie tworzenia tamtego miejsca. Wiele osób poznaliśmy, fantastycznych ludzi poznaliśmy. Tak. Dało nam to możliwość właśnie spotkania, poznania ludzi, z którymi zresztą do dzisiaj cały czas utrzymujemy kontakt, pomimo że tam już nie jesteśmy na tamtym miejscu. Pozdrawiamy całą wieś serdecznie. Naszą poprzednią. No i co? No ale idziemy do przodu, tak? My nie traktujemy tego jako zamknięty rozdział, tylko traktujemy to jako kontynuację drogi, że no... To był przystanek tylko. No i jedziemy dalej, tak? Jedziemy na tym wózku dalej i my jesteśmy takimi ludźmi, że po prostu nie jesteśmy w stanie usiedzieć. Mam nadzieję, że już w końcu, właśnie, bo to wyjdzie na to, że tutaj też nie będziemy w stanie usiedzieć. Znaczy nie jesteśmy w stanie usiedzieć, nie chciałam powiedzieć na miejscu, tylko usiedzieć i nic nie robić. Tak. W sensie cały czas chcemy coś tworzyć i ta nasza przygoda z tworzeniem właśnie się zaczyna i zaczyna się właśnie tak naprawdę w tym nowym roku. Bo to, co teraz przez pół roku się działo, to... To był zaczątek, ale do tego zaraz dojdziemy, no. Bo drugim celem było właśnie, pierwszy cel to było sprzedaż siedlisko i to był taki podstawowy cel zaplanowany na 22 rok i to się udało. No i później następny cel to było kupić nowe siedlisko i to się wręcz zazębiło ze sobą, tak? Już musiało się zazębić, musiało się zazębić. Wylądowali na bruku. No, po części tak, jakoś i tak musieliśmy sobie radzić, bo ten okres przejściowy trochę trwał, ta nasza przeprowadzka, więc tak, kupiliśmy drugie siedlisko. No i co? Miało być wymarzone? I no co i jest? I tworzymy to wymarzone. Znaczy, jest potencjał, są podstawy, są fundamenty, które dają nam możliwość tworzenia tego wymarzonego miejsca. No bo samo miejsce, samo otoczenie jest tak jak chcieliśmy, a resztę sobie tutaj powoli
szlifujemy ten diamencik. Także to się udało. Później był plan, żeby ta przeprowadzka dobrze wyszła i myślę, że to też w miarę się udało. Wprawdzie nam to zajęło trochę czasu. Nie podliczaliśmy, tylko nie podsumowywaliśmy, ile kursów zrobiliśmy tutaj. Ale myślę, że przekroczyliśmy 20, nie? Jeżdżenie około 20 razy. Ale jeżdżenie mówisz jako dwie strony, czy jako jedna? Nie, no jeden kurs, no w tą i z powrotem, tak? Aha, czyli kurs, czy dwie strony? Dwie strony, myślę, że 20. Nie, chyba. Nie, musiało być, bo same przyczepy z wypożyczalni braliśmy na około tydzień razy dwa i prawie codziennie było jeżdżone. No nie. To już masz, a ile bez przyczep? Nie. Dobra. Nie, mi się wydaje, że tak. Nieważne, ile w każdym razie... Z 10-12 razy było. Trochę nam to zajęło, to fakt. Fajna przygoda, słuchajcie. Fajna przygoda, także przeprowadzek się nie bójcie. Ja wiem, że może niektórzy mają jeszcze więcej gratów niż my, ale nie ma się co bać. No, ale najważniejsze to jest... To jest dobra możliwość, to jest dobra okazja, żeby się tych gratów pozbyć. Częściowo. No. Przynajmniej nie mówimy o wszystkich, tak? Mhm. No, my też porządne porządki zrobiliśmy, nie? Wprawdzie dużo gratów zabraliśmy, ale na pewno nie wszystkie i sporo właśnie zostało. Zabraliśmy więcej niż zostawiliśmy. Niż na początku, z którymi się przeprowadzaliśmy. A na tamto siedlisko? No. No to na pewno. Na pewno. Przez te 3 lata to żeśmy nazbierali trochę. Dużo gratów. Mebli. O matku, same moje meble to jest w ogóle. No właśnie, Bagatka sobie zrobiła nowe hobby. I właśnie. Nie mogłam się z nimi rozstać. No te meble przyjechały, dużo narzędzi ogrodniczych nam przybyło przecież. No. No. Tak to jest, posiadać dom. Patrzymy na naszą... mieszkanie, to nie czuję się takiej potrzeby chomikowania. No. I gdzieś tak w okolicach wakacji, pod koniec wakacji, pojawił się jeszcze, bo to takie z dużych planów, które w 2022 zostały zrealizowane, no to te trzy, czyli stare siedlisko, nowe siedlisko, przeprowadzka, ale później pod koniec wakacji jeszcze... Pod koniec wakacji było jeszcze jedno marzenie się pojawiło, czyli chcieliśmy pobić rekord i mieć 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. I ten plan się nie udał. Mamy w tej chwili tak około 36 tysięcy i tak jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo mamy was, czyli bardzo fajnych widzów, Dopiero patronów. Przekraczaliśmy 20 tysięcy, pamiętasz to? No. Ja pamiętam nawet jak 10 przekraczaliśmy. Ale tak, 20 szczególnie jakoś pamiętamy, bo tak to już. No, tak. To było tutaj, czy. Nie. Chyba tam jeszcze, starym się blisko. Tutaj mieliśmy około 30, niecałe 30 tysięcy. 28 chyba mieliśmy, jak tu się przeprowadziliśmy. Także, no, ale ten plan przechodzi właśnie jako punkt na rok 2023 i tym razem. Ten plan będzie zrealizowany, także my zrobimy co w naszej mocy, żeby te 100 tysięcy subskrypcji do końca 2023 się pojawiło i liczymy też na was, także pomożecie? Pomożemy! No bo słuchajcie, wiecie, no my możemy robić co w naszej mocy, ale no nie da się ukryć, że 80% myślę procent tego sukcesu zależy od widzów, no bo jak my informacje o naszym kanale jesteśmy w stanie wypuścić trochę w świat, ale nie popchniemy tego dalej, no mamy krótkie rączki. A wy macie to przedłużenie naszych rąk, także jakbyście tam mogli trochę pchnąć info, to będzie dobrze. No i słuchajcie, wypisaliśmy sobie kilka celów, cela to się źle kojarzy, celów na 2023. No i co tu ukrywać, no moi drodzy, no większość z tych celów wiąże się z domem, z końcem remontu, także jest na pewno cel, że mamy zrobić te takie grube tematy, o tak można powiedzieć, czyli tematy, które będą zarówno czasochłonne, jak i będą dużo kosztować i to są trzy takie tematy, czyli zrobienie dachu. To się zwiąże od razu z zrobieniem ganku i tarasu. A dlaczego to
Myślę, że już niedługo się dowiecie się dlaczego. No i zrobienie elewacji zewnętrznej, czyli ocieplenie wraz z otynkowaniem tego budynku, więc to są takie naprawdę grubsze tematy. Wszystkie inne, no jeszcze jeden będzie z początkiem roku. Miał być ten temat zamknięty w tym roku i powiedzmy, że pierwszy krok został zrobiony. Ale wy o tym jeszcze nie wiecie, to będzie w kolejnych odcinkach na pewno. A ja wiem? No, tamten duży. No coś, o czym marzyliśmy. Tak. Marzeń dużo było. Coś, o czym marzyliśmy, będąc na tamtym, na starym siedlisku, marzyliśmy o czymś takim. I tu się dopiero to uda. I miało być to właśnie do końca tego roku, nie udało się, ale pierwszy krok został postawiony i to tuż przed Sylwestrem. Dosłownie wczoraj. Wczoraj to był? Tak. Czy przedwczoraj? Wczoraj. No to wczoraj. Wczoraj został postawiony pierwszy krok, a po nowym roku od razu rusza z kopyta. To też jest w sumie duży temat, ale może nie aż tak duży jak dach, tak? Znaczy powierzchniowo to może duży. Dobra, nic nie zdradzamy. Tam trochę musimy was podtrzymać w różnych niepewnościach. Także mamy dach, elewację, taras, ganek, to wiadomo. No i koniecznie, i to w najbliższym czasie, musimy zamknąć cały remont parteru i piwnicy, no bo to jest jakby najważniejsze, bo jak tego nie zamkniemy, to Agatka nie będzie mogła postawić swoich pieców. Ruszy z piecem, tak. A wy wszyscy wiem, że na to czekacie także, tak? Agatka, jakie są twoje nastroje odnośnie tych piecy przyszłych? Też się nie możesz doczekać? No, ja już bym chciała zacząć ruszyć. Dobrze powiedziałam? Chciałabym zacząć już ruszyć. To chyba po chińsku. Albo chciałabyś ruszyć, albo zacząć. No, chciałabym zacząć już ruszyć. Chciałabym zacząć ruszenie. Ruszenie, a dobra. Także no, w sumie musimy ten parter i piwnicę zamknąć rzeczywiście szybko w miarę. No i też wiąże się to z kilkoma innymi tematami, bo przecież po pierwsze chcielibyśmy się przeprowadzić jak najszybciej stąd. Ja tu mam pewne koncepcje co do tego domku handlowskiego jeszcze. Ale to może kiedyś wam opowiem, niedługo. Ale też słuchajcie, no przecież żeby zacząć ogród, to my też musimy się przetransportować już do domu. Musimy tam mieszkać chociażby w spartańskich warunkach, ale musimy tam mieszkać i grzać po to, żeby na przykład zrobić sobie rozsady wszystkie do nowego ogrodu. Nieważne ile tego będzie, czy będzie ich tylko troszkę, czy troszkę więcej, czy dużo więcej, zobaczymy w praniu. Ale ten ogród, on po części też zacznie być robiony. Z tym tajemniczym tematem razem, co mówiliśmy. Więc ogród rusza do przodu. Rusza do przodu i musimy zrobić sobie własne rozsady, bo kupować raczej nie będziemy. Tak? No chociaż jak... Czas pokaże. Czas pokaże. Nie ukrywam, że też liczę troszeczkę na waszą pomoc w tej kwestii, a dokładnie na taką pomoc, że tak jak Agnieszka, pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę, która przysłała nam trochę sadzonek, znaczy nie tylko Agnieszka w sumie, to jeszcze parę innych osób przysłało nam sadzonki. Za wszystkie sadzonki bardzo dziękujemy. One gdzieś tam albo już rosną, albo są w doniczkach. Truskaweczki, nie? Truskaweczki były przecież, tak, dokładnie, także no trochę sadzonek było. Ale nie ukrywam, że liczę też na pomoc waszą na wiosnę. Najbardziej nam chodzi o to, że jak będziecie mieli zioła jakieś i będziecie nam mogli przesłać, wiecie, jakieś sadzoneczki, rozsady, szczepki, nie wiem, cokolwiek. No na przykład... Nasiona. No, oczywiście do celów kolekcjonerskie. Kolekcjonerskie nasiona, oczywiście. A rozsady już niekoniecznie kolekcjonerskie, bo żywe. Doniczka, chociaż to też można uznać, że kolekcjonerskie, tak? Chodzi nam o to, że właśnie, no nie wiem, jakiś chrzanu dużo, wiecie, jakieś takie rzeczy, mięty różne, różniste, jakieś tam, no dużo, dużo takich rzeczy, których będziemy mieli ciężko zdobyć z fajnych źródeł. Samych swoich jeszcze nie będziemy aż tyle pewnie, chociaż ruszymy z tym, no ale liczymy, że nam też tam pomożecie na wiosnę, jak już przyjdzie pora sadzenia, nie? Co mamy jeszcze ciekawego? O, ja napisałem sobie to, co mówiliśmy w filmie z pytaniami i odpowiedziami. To napisałem sobie, że wprowadzić się do moich urodzin. No, także początek marca. Pierwszy tydzień właściwie, koniec pierwszego tygodnia. Także no, ja liczę, że uda nam się to.
zrealizować. Co tu mamy jeszcze? No i szklarnie. Chcemy postawić, tak, pewnie, do kiedy? Do końca lutego? No najpóźniej. Przynajmniej dwie szklarnie. Najpóźniej przynajmniej dwie, a jedną to myślę teraz na początku stycznia, jak będzie może troszkę lepszej pogody i będziemy gdzieś tutaj mieli jakiś taki chociaż swobodniejszy dzień, że tu się coś będzie działo, nie wiem, fachowcy będą pracować i tak dalej, a my sobie gdzieś tam ukradkiem zaczniemy coś tam montować, a może, nie wiem, może jedno z nas, nie wiem, może to szklarnia jest taka też trochę siłowa i trochę trzeba mieć wzrostu, to może ja pójdę szklarnię montować, a Agatka będzie tu z fachowcami. No zobaczymy, to jest jeszcze do przemyślenia, natomiast na pewno te szklarnie mają się pojawić i na szczęście miejsce pod te szklarnie też się pojawi w tym tygodniu przyszłym. Także już będziemy mogli powoli tam szklarnię zakotwiczać. No a oczywiście później środek trzeba będzie jej zrobić, no to będzie grubsza robota. Ale myślę, że jakoś damy radę. Tak? Mhm. Żeby te pierwsze... I od razu pójdą, słuchajcie, wysiewy. Nieważne, czy my to zrobimy w styczniu, czy w lutym. Już tam jakaś sałata, rzodkiewka, to co może w niskich temperaturach rosnąć, to od razu tam rzucimy. Jak nie wyrośnie, to w lutym rzucimy drugi raz nasiona. I zobaczymy, jak to pójdzie. Także takie mamy plany na 23 rok. Czy coś jeszcze mamy w planach? Właściwie to są... Przeżyć. Przeżyć to wszystko, no. Bo to są naprawdę ambitne plany. Ale właśnie, bo ja chciałem wam coś powiedzieć jeszcze odnośnie tych ambitnych planów, bo parę osób tam pytało, no, jak wy to robicie, że tyle wam się udało, że tyle tam się udało załatwić. No, wiecie, no to jest prosta metoda. Jak sobie jakiś cel zrobicie, myślę, że takie cele sobie warto robić, zapisać je na kartce, bo później, wiecie, jak jest zapisany, to przynajmniej wiadomo, że ten cel był, a nie po roku ktoś powie, nie, ja w ogóle takiego czegoś nie miałem. Nie, zapisany cel to jest, ale najważniejsze to jest po prostu, jak już jest na kartce, to żeby później po prostu coś robić, żeby ten cel osiągnąć. Bo wiecie, to, że zapiszecie, nic się nie dzieje. Natomiast jak zapiszesz i robisz, można sobie na przykład każdy punkt tego celu rozpisać na jeszcze podpunkciki. I jeden po drugim, jeden po drugim. Myśmy dlatego tak dużo w 2022 roku zrobili, bo my po prostu wszystko, co zaplanowaliśmy, to realizowaliśmy. To nie było zmiłuj. Jest sprzedaż, no to robi się wszystko, żeby sprzedać. Jest kupno, to jeździliśmy tyle, póki nie znaleźliśmy, tak? Ale to było pytanie w kontekście, że tak dużo zrobiliśmy w tym roku, czy że tak dużo w remoncie ogarniamy? I takie pytania się pojawiały. No to, że w remoncie, no to po prostu, słuchajcie, wiecie, od rana do nocy, dzień w dzień. Bez sensu zupełnie byłoby teraz zająć się jakąś pracą normalną, zarobkową, bo dzięki naszej pracy tutaj i oszczędnościom jesteśmy w stanie to zrealizować. Właściwie naszą pracą stał się ten kanał, więc to jest nasza główna praca i tak to należy traktować, to jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, że od rana do nocy obydwoje pracować, dlatego te postępy remontowe czy jakieś inne są dosyć szybkie. Plus fachowcy, plus wiecie, jakaś pomoc i naprawdę można to realizować. Natomiast ja mówiłem o tych, no bo na przykład jest bardzo wiele osób, które nas oglądają i których też chciałby się na wieś przeprowadzić, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, chociaż nie ma zbiegów okoliczności, jakoś się nie przeprowadzają na tą wieś. Kochani, jak chcecie, to po prostu trzeba spiąć poślady i coś zrobić w tym kierunku, tak? No a jeszcze pytania się pojawiały, a skąd wziąć na to pieniądze? No, jak ich nie macie, to tak zarobić w normalny sposób jakoś etatowo będzie ciężko. Ale czasem trzeba coś na coś zamienić. Te metody zastosowaliśmy my, czyli po prostu sprzedać stare, zamienić na nowe, tak? Akurat jesteście teraz o tyle komfortowej sytuacji, że nieruchomości stoją bardzo wysoko, więc można sprzedać naprawdę dobrze nieruchomość, a da się znaleźć jakieś perełki, które nie są koniecznie aż tak drogie. Czyli możecie sprzedać... Ojej, no wszystko zależy od oczekiwań, no tak. To czego co potrzebuje. My nie jesteśmy w stanie nikogo zmotywować do tego, żeby ktoś się przeprowadził. Nie jesteśmy od tego. No każdy musi wziąć... Dupę w troki, swoje kochani. Swoje życie we własne ręce. I no jeżeli ktoś czegoś naprawdę chce, to do tego to dąży, to. Tak? No. A jeżeli większość ludzi tylko mówi, tak. I to trzeba jasno powiedzieć, więc większość marzeń ludzie ograniczają, swoich marzeń ograniczają do mówienia, a nie realizują tego. Wobec tego
Wybaczcie, kochani, ale my nie jesteśmy w stanie was przekonać, zmotywować. Czy my nie jesteśmy od tego w ogóle, tak? Nie jesteśmy w stanie wskazać wam, jak wy możecie to zrobić. No wy musicie sami znaleźć własną drogę. To tyle w podsumowaniu tego. Biorąc tylko po prostu nas za przykład, to my to po prostu, to co powiedzieliśmy, to robiliśmy. I efekty widzicie sami. Pytacie, jak my to robimy, no... Ja na przykład lubię pracować. Oczywiście każdy ma swoją granicę wytrzymałości i czasami ja też muszę odpocząć, ale ja na przykład lubię pracować, nie lubię siedzieć bezczynnie, więc... Agatka jest zmęczona, jak siedzi bezczynnie. No, bardzo często tak. No ja tak mam, że na przykład zaczynają mnie boleć biodra, kiedy za dużo siedzę, wobec tego, no... I dzień zasuwa. Wolę wtedy popracować fizycznie i coś porobić na nogach, nie? No. Więc no, my mamy... No mamy tą wrodzoną, nie wiem, motywację, motywowanie się, żeby iść i coś zrobić. Więc no dlatego tak to u nas szybko idzie, nie? Tą naszą motywacją jest to, że też żyjemy w warunkach, jakich żyjemy obecnie, więc no, trzeba nas postawić się na naszej sytuacji i pomyśleć sobie, żyjesz w kiepskich warunkach, w sensie w kiepskich. No my nie żyjemy w złych warunkach, ale no bez takiej normalnej instalacji wodnej, którą musimy zakręcać, kiedy jest mróz i jesteśmy tego pełni świadomi. No wobec tego są to czynniki, które nas motywują do tego, żeby przyspieszyć to, co to te wszystkie prace, nie? No, dwa skróty, tylko zapamiętajcie sobie, bo to są bardzo dobre skróty. Najpierw jest potrzebny cud, a później DDD plus D. Cud to jest czas unieść dupę. I po sprawie. A DDD plus D to jest, moi drodzy, decyzja, działanie, determinacja, no i plus przydałaby się dyscyplina. Jak podejmiecie decyzję, to już jest podstawa, nie? Jak później jest działanie za tą decyzją i regularnie determinujecie się do tego, żeby to działanie robić, plus pilnujecie się, czyli trzeba dyscypliny. Jak te 4D się pojawią, nie ma opcji, żeby nie wyszło. Wyjdzie zawsze. Prędzej czy później, ale wyjdzie. Tylko trzeba konsekwencji do tego dążyć, tego wam życzę. No dobra, do kolejnego tematu. Przyspieszamy. Moi drodzy, podsumowanie finansowe, bo obiecaliśmy wam, że takowe się pojawi, więc chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszym patronom, których jak się okazuje trochę jest, to jest kilkadziesiąt osób i rzeczywiście jest wsparcie z waszej strony, no i dobrym słowem, i dobrym komentarzem, i udostępnieniami, ale przede wszystkim również finansowo jest tutaj wsparcie i już wam mówimy co i jak. Mamy podzielone to, mamy podsumowane. W każdym razie na pewno wszystkich najbardziej interesuje, jaka ogólnie suma została zebrana ze wsparcia. To tylko w tym roku, tak? W tym roku, czyli w 2022. To moi drodzy, już wam mówię, werbelki robimy i w 2022 od was wpłynęło do nas 6421,96 zł. 6420 około. Co jest naszym pierwszym tutaj? No moi drodzy, wiadomo. One jest tutaj nasz, to na co wszyscy czekamy. My też byśmy chcieli zobaczyć. No już kupimy. Obszar z góry, wobec tego tutaj dron aż się prosi. Tak, dron. Nawet miałem policzoną tą sumę, ile dokładnie na drona zostało zebrane od was i to było chyba około 700 zł. Tyle wtedy poszło, jak było oficjalnie, że to na drona. To około 700 zł, więc spokojnie coś tam my dołożymy lub z tych pieniędzy, to jakoś zakombinujemy i generalnie dobrej jakości drona kupimy, to na pewno. Może jeszcze uda nam się wysupłać troszeczkę pieniędzy, żeby kupić gimbala, czyli gimbal to jest to takie urządzenie, dzięki któremu obraz nie skacze. To Agatce bardzo się przyda i mikrofony kupimy również. Tak, w ten sprzęt zainwestujemy chyba właśnie dzięki temu waszemu wsparciu, to właśnie w ten sprzęt.
teraz, żeby już tak uściślić i bardzo skonkretyzować, bo na pewno też to parę osób może interesować, 6420 zł to są te pieniądze, które wpłynęły od Was. Natomiast tam odchodzą oczywiście jakieś prowizje dla YouTube'a, dla Patronite'a, opłaty za przelewy, bo Patronite też odlicza takie opłaty, więc generalnie tam będzie około tam 10-15% mniej z tej kwoty, pośrednio dla nas. Ale to tak, żebyście wiedzieli po prostu, jak to jest, że to nie jest do końca ta kwota, którą wy wpłacacie, to nie jest ta, którą my otrzymujemy. Chyba że to jest przelew bezpośrednio na konto, to wtedy oczywiście dostajemy 100% wartości. I teraz już Wam mówię, co z którego źródła. Właśnie przelewy na konto, czyli darowizny dla nas, to jest 4702 zł przez cały rok 2022. Z Patronite'a zebraliśmy w tym roku 1115 zł, minus tamte prowizje oczywiście. YouTube wsparcie, czyli to jest to, gdzie co miesięcznie ktoś wspiera nas kwotą i ta kwota jest regularnie, tam schodzi mu z karty, to jest 125 zł w tym roku. I YouTube podziękowania, czyli to jest to, które albo jest podziękuj pod filmem, albo jest w trakcie czatu, można wpłacić tam pod czatem, jest taki rysunek dolara, jak się kliknie, to można wesprzeć i to jest takie jednorazowe wsparcie. To z tego wsparcia zebraliśmy 479 zł 96 groszy. To już znacie wszystkie sumy. Także bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każde wsparcie. Nawet słuchajcie, na święta parę przelewów dostaliśmy, także bardzo dziękujemy, bo to tak miły prezent od Mikołaja. I nawet jeszcze wczoraj był ostatni, nie wiem, może dzisiaj też coś się pojawi, ale wczoraj jeszcze był ostatni przelew, więc jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy. Ale dzisiaj już jest nowy rok. No, u Was już jest nowy rok, więc jeżeli coś przyszło, to oczywiście zobaczymy to już po nowym roku i będzie to na konto 23 roku. Oczywiście też tam jakieś podsumowanie zawsze zrobimy. Także tak wygląda, jeżeli chodzi o finanse. No i do tego dochodzi jeszcze to, co zarabiamy z YouTube'a, więc jakoś tam sobie na razie radzimy i dziękujemy Wam za to, że tak chętnie, znaczy może chętnie to nie, bo nie oczekujemy, że robicie to chętnie, ale bardzo dziękujemy, że oglądacie reklamy, że ich nie przewijacie, bo dzięki temu jakieś tam pieniądze wpadają do nas na konto i możemy dzięki temu zarabiać i tworzyć dla Was kolejne filmy. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o sprawy finansowe. No i moi drodzy, żeby na koniec nie było tylko, że gadające głowy, to kończymy powoli, nie będziemy przyciągać. Chcielibyśmy Wam tylko... I tu się zawiesiłem, bo okazuje się, że Agatka jest lepsza w życzeniach, więc Agatka Wam pożyczy. Tak! Tak! Na święta ja chciałem powiedzieć, to powiedziałeś, że bzdury plota. Więc to bo Agatka Wam powie. W momencie coś tam ci no. się... Poplątało mi się. Poplątało. Więc Agatka teraz proszę wygłosi aklamację, czy jak to tam się nazywa? Reklamację, nie, coś. Także... Życzenia na 2023, czas zacząć. No, jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za wsparcie przez cały ten rok. Wsparcie finansowe, czy to wsparcie... Duchowe. Duchowe, czy to wsparcie dobrą radą, telefonami. Bo bardzo wiele osób do znaczy, nas... że dzwonicie, nie? Że wysyłacie do nas telefony. Dzwoniło i radziło nam, co, jak zrobić w chwili, kiedy byliśmy na przykład chorzy, tak? No, do nas pani z Kanady tu no, zadzwoniła. Pozdrawiamy serdecznie panią z Kanady. Bardzo nam... pomogło. Także dziękujemy za każdy rodzaj pomocy z Waszej strony i z tego też między innymi chcemy Wam oczywiście tutaj złożyć życzenia noworoczne. Przede wszystkim... Żebyście dalej oglądali nasz kanał. Tak, tak, w zdrowiu, żebyście sobie... Tak. No, żebyście ten kanał oglądali w zdrowiu, w spokoju, w... W szczęśliwościach wszystkich. Tak, żebyście otaczali się ludźmi, którzy Was kochają. Rozumieją. Dodają skrzydeł. Tak, przede wszystkim, no tak, to bardzo ważne, którzy Was motywują, unoszą, że tak powiem. Żebyście mieli dołują. Jak najwięcej ludzi, z którymi, którzy będą chcieli się z Wami przeprowadzić na wieś. Tak, tak. Hodować kurki, uprawiać marchewki, tudzież inne jarmuże.
osobom, które marzą o przeprowadzce, no to życzę im szerokości przyczepności i dużej ładowności przyczepy. Większej motywacji do działania. Tak. Dużo, dużo kasiory, bo to też jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach szczególnie, żeby te pieniądze nam spadały z nieba, a nie uciekały. Żeby zawsze ich było więcej niż inflacji. Tak. No to też jest ważne. Moi drodzy, wszystkiego lepszego przede wszystkim. Tak, niż do tej pory. Najlepszego. Bo ostatnie 3 lata mieliśmy jakieś tutaj porąbane u nas, to więc wszystkiego lepszego wam życzymy na ten nowy rok. Żebyście, jak macie możliwość, to weźcie sobie dzisiaj karteczkę, spiszcie sobie wasze postanowienia, wasze cele i realizujcie je. I jak będzie tam dużo wiejskich postanowień, to jak najbardziej trzymamy kciuki za wszystkie wasze postanowienia, ale te wiejskie w szczególności, bo są nam oczywiście bardzo bliskie ze względu na to, co się u nas dzieje, czym się zajmujemy, a myślę, że w tym roku będzie tej wiejskości u nas dużo więcej niż do tej pory, bo trochę zrównoważymy już te remonty na konto ogrodu, na konto wsi, także myślę, że ten rok przyniesie bardzo fajne, dobre zmiany. Wszystkiego najlepszego i widzimy się za parę dni, tak? Wtorek, czwartek, niedziela. Teraz, przez jakiś czas. Tak się będziemy widywać. Trzymcie się. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa. Pa, pa. Po naprawdę ciężkiej nocy sylwestrowej budzi się kobieta, tak patrzy w lustro, tak patrzy i w końcu szturcha swojego wymęczonego nocą męża i mówi: ty patrz kurde, jaka już jestem stara, jaka jestem pomarszczona, piersi obwisłe, tu fałdy na brzuchu, tutaj grube uda, jaka ja się zrobiłam okropna, weź ty, weź stary, powiedz mi coś miłego. Na lewy wzrok masz super. Po nowym roku przychodzi na wizytę do onkologa pacjent i od razu tak po oględzinach, po wynikach badań, po wszystkim, co tam zostało zrobione, pyta: szanowny panie doktorze, jak sytuacja? Nie, no dobrze, bardzo dobrze, powiem panu. Może pan spokojnie brać kredyt nawet. Panie doktorze, ale ja nie mam z czego spłacać. Nie będzie pan musiał. Sylwestra już tak po południu przychodzi do sklepu pijaczek i tak już widać, że jest lekko podchmielony, więc opiera się o tą ladę i tak się kołysze. Ekspedientka tak na niego patrzy, on w końcu: dwa wina. No, ekspedientka odwróciła się, wzięła dwa wina, stawia przed nim, a pijaczek tak się dalej kołysze i tak szuka portfela. Przepraszam, zapomniałem portfela, ale spokojnie, ja zaraz coś wymyślę.
Tak stoi dalej i się kiwa i myśli. I nagle pijaczek się odwraca tyłem do ekspedientki. Ściąga spodnie, wypina tyłek w jej stronę. Po czym podciąga spodnie, odwraca się do niej i mówi: kto wypina tego wina?